Natasza Urbańska, postać pełna pasji i kreatywności, od zawsze wierna różnorodnym projektom muzycznym, nie zamyka się jedynie w świecie nagrań płyt. Jej duszę porusza nie tylko muzyka, ale również świat mody. Wcześniej nawet założyła własną markę odzieżową. Ostatnio, przyciągając spojrzenia fanów i mediów, Natasza stawiała czoła wyzwaniom reprezentowania Polski na Eurowizji, a jednocześnie snuła marzenia o zasiadaniu w fotelu jurorskim jednego z trzech programów The Voice. To marzenie spełniło się latem, gdy Urbańska dołączyła do jury The Voice Kids, zastępując tam Dawida Kwiatkowskiego. Już latem rozpoczęły się emocjonujące castingi do programu, a teraz, wyczekując z niecierpliwością na premierę, Natasza Urbańska oficjalnie podzieliła się datą na swoim Instagramie. Kochani, już oficjalnie mogę powiedzieć, że edycja Voice Kids z moim trenerskim debiutem rusza już 24 lutego, oznajmiła artystka. Pod jej postem pojawiły się entuzjastyczne komentarze osób, które miały okazję być na nagraniach i twierdzą, że było to wyjątkowe przeżycie. Przygotujcie się na emocje i niezapomniane chwile, gdyż Natasza Urbańska z pewnością wniesie do The Voice Kids swoją wyjątkową energię i pasję. Inne osoby również podzieliły się swoją radością i entuzjazmem, wyrażając zachwyt nad spełnieniem marzeń ich idolki oraz zacierając ręce z niecierpliwością, aby zobaczyć ją w programie. Dla Nataszy Urbańskiej, która jest również mamą, praca z dziećmi to nie tylko obowiązek, ale czysta przyjemność. Jej córka, już nastolatką, niedawno skończyła 15 lat i zanotowała sceniczny debiut, będąc dumą nie tylko dla matki, ale także dla swojego ojca, Janusza Józefowicza. Chociaż życie nie obdarzyło pary drugim potomkiem, Natasza otwarcie podzieliła się trudnymi momentami z fanami. Ludzie mają swoje plany, a życie je weryfikuje. Był czas, kiedy walczyliśmy o kolejne dziecko. Po kilku latach okazało się, że niestety to marzenie pozostanie niezrealizowane. Trzeba jednak zostawić za sobą wszystkie demony i niespełnienia i cieszyć się tym, co się ma. A ja mam wspaniałą córkę, najcudowniejszą dziewczynę na świecie, która jest moim największym szczęściem. Na niej się skupiam. Jestem z niej taka dumna, że godzinami mogłabym o niej opowiadać, wyznała artystka jakiś czas temu w wywiadzie dla Show. To bez wątpienia piękne spojrzenie na życie i rodzicielstwo Nataszy Urbańskiej. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.